Bonjour! Witajcie w kolejnym odcinku naszego życia. Dzień dobry, o 5.30 wszystko specjalnie czekało na nas, żebyśmy sobie mogli zrobić przed wylotem śniadanko. Opuszczamy nasz hotel i kierujemy się na lotnisko. Kończył nasz brukselski city break, 2 dni byliśmy w Belgii, było mega intensywnie i fantastycznie. Notowaliśmy w hotelu The Firland przy ulicy o tej samej nazwie i to było około 3 km tak od naszych głównych atrakcji, które odwiedzaliśmy, czyli tak naprawdę głównie Stare Miasto, parlamentu trochę dalej. A teraz pędzimy sobie na dworzec, gdzie czeka na nas, znaczy jeszcze nie czeka pewnie, autobus Flipko, który zawiezie nas na lotnisko. Do Polski one są totalnie chora, także mam nadzieję, że dzisiaj się obędzie bez komplikacji, bo pierwszy dzień, jeśli widzieliście odcinek, to mi się doskonale, że to było jakieś szaleństwo. Bez komplikacji. Spóźniliśmy się tutaj do Belgii 7 godzin, wylecieliśmy z innego miasta, były różne cuda tego dnia, także mam nadzieję, że dzisiaj wylądujemy w dobrym mieście, mniej więcej o... nie rozjedziesz. Tak, nie przeleci. W każdym razie wracamy do Polski na vlogmasy, także trzeba się zregenerować, odpocząć. Mam nadzieję, że dzisiejszy dzień będzie już taki luźniejszy. Trzeba się o 5.30, więc... A gdyby tak wskoczyć do Flixbusa, który jedzie do Paryża? Ale najpierw wyleczymy jeden wyjazd. Nie tu wesoło. Spaliśmy całą drogę autobusem. A za oknem mgła. Dojechaliśmy na miejsce. No i jestem ciekawa, co ta pogoda dzisiaj dla nas szykuje. Przeszliśmy kontrolę bezpieczeństwa. Teraz mi się trafiła wyrywkowa jeszcze. O właśnie, kontrola. Jakbyś tam cię papierkiem, nie? Sprawdzali. I rozglądamy się trochę, bo jeszcze mamy chwilkę. Poglądam jeszcze na kalendarze adwentowe z belgijskimi czekoladkami, ale już na nas czekają kalendarze w domku. Tutaj jeszcze pamiątki z Brukseli, jedzonka. Może zaraz sobie tu wrócimy, ale na razie musimy położyć rzeczy. 10.40. Dziewiątka. Tak. Dobrze, bardzo dobrze. Także siedzimy sobie tutaj przy naszej bramce. Mam jeszcze sporo czasu, ale nie mamy mocy, żeby chodzić sobie po sklepach. Może jakąś kawkę ewentualnie złapiemy, ale na razie musimy trochę poleżeć i odpocząć. Zgodnie z planem, no na czas. Ale nie mów hop, bo jeszcze możemy wylądować w Warszawie. Albo gdzieś indziej jeszcze. Siema. Siema. O, jest nasz statek kosmiczny. Na lotnisku mgła konkretna. No mgła jest, nic nie widać. Ale jest jakoś to. Odlecimy chyba. Lecimy, że idzie się tu bardziej. Może. Bijamy na pokład. Majtku, gotowa na rejs? Yeah. Wow, naprawdę tu jesteśmy. Lecimy w spanko.
przed czasem. To jest przesada. Jakoś trochę chłodniej. Jakby. No naprawdę dzisiaj wszystko po naszej myśli, bo jeszcze tego pechowego dnia to nie wspominaliśmy chyba o kwestii parkingu jeszcze. Zanim przyjechaliśmy na lotnisko, chcieliśmy zostawić samochód. Mieliśmy wykupiony parking, ale nie było nikogo z obsługi parkingu, z biura, bo jeszcze było bęga wcześniej rano i nie wiedzieliśmy, czy mamy wjeżdżać pobierając bilet, a w sumie nie było innej opcji. Pobraliśmy ostatecznie ten bilet, no ale baliśmy się, że będą dodatkowo jakieś naliczone opłaty, ale okazuje się, że po prostu wystarczyło pokazać to potwierdzenie i wszystko jest ok. Także lecimy do naszego autka. Jest i nasza bryka przekochana. Skakujemy do środka. Mieliśmy plan, żeby jeszcze wyskoczyć dzisiaj do manufaktury, bo w sumie całe popołudnie mamy wolne, ale czy wystarczy mocy? Nie wiem. Ale nie wiem, jakim cudem tam nad chmurami jest tak piękne słońce, że ja do szyby przesuwałam głowę tak. I sobie grzałam po prostu buzię o słoneczko i wystarczyło tylko zrobić przebić się przez te chmury i już tak nie jest. No teraz musimy tak zrobić. Trochę ponuro. Znaczy Santa Fe, Reniferem. Zaprzęg Reniferu. Startuj! Jak na wagarach, że jesteśmy w Łodzi od 13 do 2. Ambitnie wpadliśmy do manufaktury w świątecznym wydaniu i lecimy na jakieś jedzonko. Na placu jest już lodowisko i choinka i świąteczne dekoracje i się robi cudnie. Tak przed chwilą lecieliśmy nad Berlinem mniej więcej i nam zapachniało. Brakowało nam tradycyjnej polskiej kuchni. Cała nadzieja w kawie. To fatalny pomysł, bo czujemy się jakby nas coś rozjechało, ale stwierdziliśmy, że skoro przyjechaliśmy już tutaj do Polski nagrywać vlogmasy, to nie będziemy czekać, od razu kupimy choinkę. Co z tego wyjdzie, okaże się za chwilę. Rafał właśnie złapał pierwszą choinkę i jest piękna. Czekaj, bo z tej strony ona jest taka odgnieciona po prostu. Czekaj, ja ci ją przytrzymam, a ty luknij jak wygląda z tej. Będzie od ściany. No ale zobacz tam. Te co odpadają, to już odetniemy. A w sumie też chętnie weźmiemy jakiś stroik. Proszę bardzo, można sobie brać, bo to dobra. Ludzie potrzebują na stroice. To jak jest do choinki? Jest. W tamtym roku u was upolowaliśmy. Jak to się zmieści? Nie wiem. Musi. Bo większego nie mamy. Dobra, może... Będziemy musieli razem z tym kupić, jak do nic wygląda. Tak. Wow. Dzięki. Dwie gałązki gratis do zrobienia stroika. Ale tu mam takie pytanie, bo proszę zapłacić, wracam i ona jest na dachu. I co teraz? To zdjęcie. Tylko dalej nie dałem rady. On mnie tak zostawił. A, mamy jeszcze lampki, mamy. No wszystko jest bardzo przemyślane. Ostatnio na tyle samochodu spaliśmy, a teraz będą tu leżały nieco inne kończyny. Dobra, daj. Siedzenia połóż, bo koniecznie. To ja położę, poczekaj, trzymaj. Nie, no ja. No tak, no koniecznie. Ale tam są dwoiński, nie da rady. Da radę, wszystko zdejmę. Nie, to jedno połóż, jedno. To ja chyba autobusem wracam. Cześć! Troszeczkę do przodu, już. Wow. Sukces! Daj te świerki do bagażnika. No to mamy całkiem całą choinkę zapachową do samochodu. Te. W Ryanerze, że miałam więcej miejsca. Masakra. No dobra, chyba możemy jechać do domu. Ale mamy tak piękną choinkę, no jestem w szoku i przysięgam, że to jest pierwsza. Ja nie zdążyłam nawet dotknąć żadnej, Rafał ją zobaczył i... I padła decyzja. Naprawdę jest mega ładna, gęsta, wielka. Zapłaciliśmy stówkę niecałą. No nie, stówkę, nie? Tak, tak. 99. I ile ma wzrostu w sumie? 2,50 cm. Oho! Ponad, bo on mówi, że niektóre są większe, więc może mieć więcej. Może mieć, w sumie to może mieć więcej, bo chyba auto mamy dłuższe, więc... Ciekawe jest. Niecałe 3 metry na pewno, tak. No piękna jest, błyska. Będzie trzeba ją dociąć troszeczkę. Chyba jak nam to
No w zeszłym roku docinaliśmy. Ale czubek sam? No, boki, czubek i boki i wszystko. Skręć w lewo. Po powrocie do domu padliśmy momentalnie, ale to jeszcze nie koniec odsypiania, także póki co dziękujemy pięknie, że byliście z nami w Brukseli na jarmarkach świątecznych i lecimy teraz się kurować, nabierać mocy. Oczywiście jutro vlogmasujemy już bardziej domowo. Dziękujemy jeszcze raz. Zapraszamy do subskrybowania, kliknięcia dzwoneczka, zostawienia łapki w górę i jak zawsze do zobaczenia jutro.